Socjos, sponsorem Górnika. Stowarzyszenie dołączyło do grupy Górnik Biznes Partner, stając się oficjalnym partnerem biznesowym i sponsorem Górnika Zabrze. Jak mówi prezes stowarzyszenia, kibice chcą wspierać klub nie tylko dopingiem na boisku. Członkowie walnego zgromadzenia zdecydowali, że 10% kwoty, którą zbieramy miesięcznie, możemy przekazać na klub w formie członkostwa w Biznes Partner. Natomiast pozostałe 20% trafią do klubu w formie pomocy dla drużyn młodzieżowych. Także na dzień dzisiejszy klub będziemy wspierać kwotą 30% od tej sumy, którą miesięcznie zbieramy. Pieniądze to dobrowolna składka członków stowarzyszenia oraz jego partnerów biznesowych. Docelowo stowarzyszenie chce przekazać 100% zebranych przez siebie środków na wsparcie klubu. Wszystko po to, aby pomóc mu w trudnej sytuacji finansowej. My jako kibice utożsamiamy się z tym klubem. Większość członków Socjos to są osoby, które pamiętają jeszcze stare dobre czasy, gdzie Górnik znaczył wiele nie tylko w Polsce i nie godzą się, aby obecny Górnik znajdował się w tym miejscu, w którym się znajduje. Między innymi te składki mają mu w jakiś sposób pomóc, żeby po prostu wydostał się na prostą i powrócił przynajmniej do tych lat świetności z lat 80. Aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, musi zostać podpisana umowa o współpracy między stowarzyszeniem a klubem. Tu rozmowy idą w dobrym kierunku. My się bardzo cieszymy, że Socjos Górnik, inicjatywa bardzo cenna w środowisku kibicowskim, są z nami, wspierają klub, zbierają te środki. Tylko wszystko musi mieć ręce i nogi, wszystko musi być sformalizowane, muszą być umowy i taka umowa o przystąpieniu do Górnik Biznes Partner, o wykupieniu srebrnego pakietu została podpisana, z czego się obie strony cieszą. W ramach pakietu stowarzyszenie otrzymało baner reklamowy, kilka zaproszeń na trybunę VIP oraz logotyp wśród sponsorów klubu. Stowarzyszenie będzie także wspierać finansowo grupy młodzieżowe. Jest tu wiele fajnych pomysłów ze strony Socjos Górnik, jak dofinansować młodzież, jak właśnie bardzo mądrze te pieniądze przekazać, bo nie chodzi o to, żeby płacić juniorom czy tramkarzom, bo to nie wchodzi w grę, ale o pewne środki przekazane na sprzęt. W Polsce to sytuacja nowa i to prawdopodobnie jedyne stowarzyszenie, które będzie stale wspierać swój klub. Na świecie takie praktyki stosowane są od dawna. Najlepszym tego dowodem jest słynna Barcelona, która ma podpisaną taką umowę partnerską z kibicami. Teraz nawet niedawno odbywały się wybory prezydenta klubu, w którym kibice mieli dosyć duży udział. Jest to według mnie fajna bardzo inicjatywa, pozwala na to, żeby związać kibiców z klubem. Ci kibice czują się odpowiedzialni za klub,